GKS Bogdanka pokonała Miłuszkę z Katowic. GKS Katowice 2-1. Cóż, cóż, może przede wszystkim chciałem pogratulować panu Kolowej Bogdance 3 punktów. Mi tylko może pozostać żal, bo spotkanie też dla nas się ułożyło i o to ma największe pretensje do zespołu, tak jak się otworzyło, że w zasadzie jeszcze nie wyszli na boisko, ale żeśmy przegrywali 1-0. Spotkanie było bardzo dumnym widowiskiem i widziałem naprawdę setki słabszych spotkań. Wydaje mi się, że to było bardzo dobrze rozegrane w dobrym tempie spotkanie i tyle. No niestety ono nie przyniosło nam żadnych punktów, na plus na pewno to, że i w 10, kiedy mogliśmy się w ogóle nie pozbierać, chłopcy walczyli do końca o to, żeby jeszcze stąd wyciągnąć remis. Ja bym sobie zawsze tego życzył. Natomiast szkoda mi tych frajerskich błędów, bo bramki straciliśmy po stałe fragmenta gry i o to mam, tak jak powiedziałem, największe pretensje do swojego zespołu. Natomiast nikt mi dzisiaj nie przekona do tego, że oni nie chcieli, że oni nie walczyli. Mówię, w trudnych momentach są zwarci, są bardzo blisko siebie. Niektórzy z nich grają naprawdę bardzo dobre mecze. Brakuje nam na pewno jakiejś furtki, żeby te nasze zmiany były wyższej jakości, ale wiemy, że mamy bardzo wąską grupę ludzi, bo ten zakaz na nas ciąży. Ale trzeba walczyć, no co tu dużo mówić, nie ma co oglądać się za siebie, na pewno będziemy bardzo nisko w tabeli, ale przyjedzie kolejna sturze i uważam, że trzeba walczyć o 3 punkty i ja wiem, że to się wszystko dobrze skończy. Było czekaliśmy na to, żeby poznać rozkosz zwycięstwa. Akurat dzisiaj uważam, że to był najtrudniejszy mecz od początku, a mimo wszystko pierwszy raz wygrywamy. Chciałem pogratulować zawodnikom obu drużyn, bo takiego zaangażowania na boisku nie widuje się często, a pierwsza połowa to i pod względem zaangażowania, i pod względem piłkarskim, rzadko spotykana, nawet na stadionach Ekstraklasy, może mnie ponosi trochę, ale takie jest moje odczucie. I wydawało się, że tego tempa nie są w stanie wytrzymać ani jedni, ani drudzy, a to czym bliżej końca, to coraz więcej gorących sytuacji, coraz więcej tych ładnych akcji. I tak czekałem, kiedy któraś z drużyn przestanie biegać, a tu się okazało, że ta ambicja, ta adrenalina wyzwolona właśnie jakością tego meczu sprawiła, że on był z takiej jakości. Wiadomo, że dla nas najważniejsze dzisiaj były punkty i najbardziej się z nich cieszymy, ale jeżeli w pierwszej lidze drużyny, które na razie są na dole tabeli, są w stanie stworzyć takie widowisko na takim poziomie, to tylko pogratulować pierwszej ligi polskiej i liczyć na to, że to nie jest jednorazowo, tylko że będziemy w stanie to trzymać i wiadomo, że najważniejsze są punkty, ale ja wychodzę z założenia, że jak się dobrze gra, to w pewnym momencie te punkty przychodzą. Chociaż dzisiaj od dawna na odprawie nie powiedziałem zespołowi, że gramy praktycznie tylko o punkty, bo do tej pory mówiłem, że ta jakość się przełoży na punkty i się okazało, że była i jakość, i punkty. Także jeszcze raz gratulacje dla obu zespołów za to, co pokazały. No a dla mojego zespołu większe, no bo jednak wygraliśmy 2-1 i to nas bardzo cieszy, bo już zespół w przebudowie kompletnej, młodzi zawodnicy chcą poznać tę pierwszą ligę, nie możemy punktować, sytuację mamy, a jednak bez punktów wracamy, tam samo wyjazd wystrzelamy, tam w doliczonym czasie gdzieś zaczynamy, czyli to mecze mogą się zupełnie inaczej ułożyć, a dzisiaj, no mówię, mecz nawet jak Katowice gramy w 10, nadal mu się podobać, nie było gdzieś tam jakiś, że ktoś się cofa, ktoś rezygnuje. I na tym powinna polegać piłka nożna, bo to i pomoże naszej reprezentacji i w niższych ligach, także dzisiaj naprawdę, bo mnie tak troszeczkę ten wynik cieszy i tam stąd to uciekło, ale naprawdę ja dawno nie widziałem takiego meczu w pierwszej lidze. Jeszcze właśnie jedną rzecz chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, że ten mecz mógł się naprawdę podobać, bo sędziowie nie przeszkadzali, sędziowie puszczali przywilej, sędziowie gdzieś tam nie wpadali w jakieś pułapki, także sędziowanie też uważam, że było na bardzo wysokim poziomie i to potwierdza po raz kolejny, że piłka nożna, żeby była na wysokim poziomie, to właśnie musi być sędziowanie, muszą być dwa zespoły, musi być dobre boisko, bo plac jest rewelacyjny. Czyli nieraz mamy pretensje do zawodników, że gdzieś tam coś się nie wydarzy, tak najpierw jakieś dziurawe boisko, sędziowie, którzy gdzieś tam trochę inaczej, z innej dyscypliny może przyszli, a dzisiaj sędziowanie było wzorcowe. No, wiadomo, że ja wygrałem, ale nawet gdybym przegrał, to uważam, że sędziowie powinni właśnie wczuć się w granie, powinni wiedzieć, kiedy faule są złośliwe, kiedy gdzieś tam to ucieka, kiedy można puścić przywilej, kiedy ten przywilej coś daje. Dzisiaj sędzia pokazał, że można czuć piłkę nożną. Raki, po przyjściu do Gieksy mówiłeś, że postarasz się, żeby kibice długo nie czekali na twoją bramkę. Ona wpadła, ale za późno już chyba dzisiaj. No dzisiaj tak, za późno. Ale co z tego, że strzelił bramkę, że przegrali ten mecz, który musieliśmy wygrać.
No nie wiem, dla mnie dobrze, że strzeliłem, ale nie wiem, musimy wygrywać takie mecze. Dzisiaj chyba za dużo też mieliście błędów, oni przejmowali te piłki już w środkowej strefie, do was tam do napastników nie za bardzo te piłki dochodziły. No tak, tak, tak było, ale myślę, że drugą połowę graliśmy lepiej. Mogliśmy coś stworzyć tam już w polu karnym, byliśmy dużo raz. No nie wiem, nie wiem, szkoda, szkoda tego meczu. Myślałem, że będzie dzisiaj 3 punkty. Dzisiaj w 10 tak wyglądało z boku, że grało wam się lepiej niż w 11, bo jeszcze potrafiliście podkręcić tempo, już nie mówię o tej twojej bramce, ale potem do końca atakowaliście i nie było widać, że gracie o jednego mniej. Tak, tak. Nie wiem, tak zawsze jest w piłce, kiedy 10 gra lepiej, ale co z tego? Myślałem, że trochę szczęścia zabrakło, żeby wyrównać to spotkanie w końcu.